W najbliższy poniedziałek sesja Rady Miasta, gdzie jednym z punktów obrad jest projekt uchwały budżetowej i myślę, że dzisiaj na przestrzeni kilku minut pan prezydent Marek Wojtkowski opowie o głównych założeniach tego projektu budżetu na rok 2017. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Państwo pozwolą, że tak będę troszeczkę bokiem siedział, bo będziemy tutaj chcieli Państwu zaprezentować kilka takich dość istotnych liczb związanych z budżetem miasta na 2017 rok. Jak Pan Bartek powiedział, w poniedziałek sesja budżetowa, gdzie będziemy prezentować projekt uchwały budżetowej. No i oczywiście będziemy przekonywać radnych, żeby ten projekt poprzeć. Jak Państwo widzą, na 2017 rok planujemy w zakresie dochodów bieżących ponad 596 milionów, dochodów majątkowych 507, w tym dochody majątkowe 573 miliony. Wydatki oczywiście, jak to z reguły bywa, są troszeczkę wyższe, także nie uniknęliśmy deficytu. Wydatki w 2017 roku 614 milionów, prawie 615, no i w tym wydatki bieżące ponad 551 milionów złotych. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, czyli tak krótko rzecz ujmując, wydatki inwestycyjne, jest to ponad 63 miliony złotych. Jak Państwo być może pamiętają, z wykonania budżetu do września bodajże 2016 roku te wydatki mieliśmy wyższe majątkowe o ponad 10 milionów złotych, ponad 70 milionów, ale oczywiście chcę tutaj dodać, że to jest projekcja uchwały budżetowej, projekcja wydatków majątkowych, co nie oznacza, że takie wydatki rzeczywiście poniesiemy w 2017 roku, ponieważ ja liczę się jeszcze z niewielkimi zmianami, ponieważ tutaj słyszę, że niektóre kluby radnych zamierzają zgłosić też poprawki do budżetu, no i w związku z tym liczę się z tym, że tutaj akurat ta liczba 63 milionów, prawie 64 milionów może ulec zmianie, wybiegając trochę w przyszłość oczywiście zwiększeniu. Nadwyżka operacyjna jest to bardzo ważny współczynnik, który zapewnia przede wszystkim taki spokojny byt miastu, czyli zapewnia wypłacalność przede wszystkim. To jest ponad 22 miliony złotych. I jak wspomniałem, deficyt budżetowy, czyli różnica między wydatkami i dochodami, to jest ponad 18 milionów złotych. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o te pozycje, które w sposób największy konsumują budżet, no to oczywiście nie od dziś wiemy, że jest to oświata i wychowanie, ponad 207 milionów złotych, które będziemy musieli wydać. Druga pozycja, z tego co pamiętam, to jest polityka społeczna. W takim dużym oczywiście uproszczeniu, z tego co pamiętam, to jest ponad 150 milionów złotych. Jeśli chodzi o największy udział w dochodach, to drodzy Państwo, też mamy świadomość, że są to przede wszystkim różnego rodzaju daniny, czyli dochody podatkowe z PIT-u, CIT-u, ale też te podatki, które są płacone bezpośrednio na rzecz miasta. Ważna pozycja, zadłużenie, bo jak Państwo wiedzą, miasto posiada duże zobowiązania. Na chwilę obecną, na koniec roku, jest to ponad 286 milionów, które miasto musi spłacać z wcześniej zaciągniętych kredytów, także i obligacji. Państwo widzą, że roczna rata spłaty zobowiązań kredytowych to jest ponad 30 milionów złotych, także możemy sobie wyobrazić, że te wydatki, drodzy Państwo, zarówno inwestycyjne, jak i wydatki bieżące mogłyby być wyższe, no ale niestety dużą część tych wydatków konsumuje kredyt, który miasto musi spłacać. W poprzednim roku też była to kwota 30 milionów złotych, które po prostu musimy zapewnić, żeby oczywiście te zobowiązania spłacić. Jeśli chodzi o takie nowe zadania inwestycyjne, które planujemy w 2017 roku, bądź też kontynuujemy z 2016 roku, powiem o tych zupełnie nowych, no to przede wszystkim przebudowa terenu dworca. Jak Państwo wiedzą, jest to cały czas sprawa otwarta, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie decyzja nas, miasta,
jesteśmy tutaj zobligowani decyzją PKP, bo jest to teren PKP. Czekamy cały czas cierpliwie na pozytywną decyzję w zakresie rozpoczęcia tej inwestycji. My jesteśmy przygotowani, ponieważ w tym wydzielonej części programu RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tak zwanym obszarze strategicznej interwencji, mamy wydzieloną określoną pulę na realizację tego zadania, ponieważ chcielibyśmy, żeby to był dworzec multimodalny, czyli zagospodarowanie praktycznie całości terenu wokół dworca i na terenie samego dworca. Druga rzecz oczywiście, która jest, pojawia się nowa, aczkolwiek to zapowiadaliśmy, jest to budowa budynku komunalnego przy ulicy Celulozowej. Ja nie chcę jeszcze mówić, czy to będą mieszkania komunalne, wszystko na to wskazuje, że to będą mieszkania o charakterze czynszowym. Też złożyliśmy akces do programu Mieszkanie Plus, programu rządowego. Czekamy też na rozwój wypadków, czekamy na szczegóły. Pracownicy byli na spotkaniu w Banku Gospodarstwa Krajowego i też zamierzamy się tutaj wspierać finansowaniem oczywiście z Banku Gospodarstwa Krajowego. Utworzenie parku na Słodowie, czyli tutaj chcemy poszerzyć granicę też parku Sienkiewicza. W 2017 roku rozpoczynamy to zadanie. No i wreszcie też bardzo ważne zadanie w zakresie polityki społecznej, budowa żłobka integracyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, tak zwanych czternastek. Jak Państwo wiedzą, ustawa się zmienia, w związku z tym starostwo już bodajże dwie takie czternastki wybudowało w Brzeziu, z tego co pamiętam, no i również we Wrocławku w 2017 roku też ruszamy z budową czternastek, oczywiście z udziałem także środków unijnych. Kontynuowane inwestycje, bardzo ważne tutaj te inwestycje tak zwane michelińskie, czyli przede wszystkim przebudowa czy przedłużenie ulicy Brzezinowej, utwardzenie ulicy Zachodniej. Też zapowiadam, że jeśli chodzi o Michelin, to będzie też modernizacja ulicy Jana Pawła II, którą w styczniu tego roku zaczynamy przekształcać na drogę wojewódzką. I czekamy też na dotację z Urzędu Marszałkowskiego z województwa kujawsko-pomorskiego. Z większych zadań to oczywiście także inwestycja na ulicy Papieżce, uzbrojenie, znaczy ułatwienie powiedzmy dojazdu do terenów inwestycyjnych, także rozpoczęcie inwestycji na ulicy Grodzkiej. Wreszcie modernizacja LZK i Centrum Kształcenia Praktycznego, modernizacja budynków komunalnych. No i oczywiście przebudowa, rozbudowa basenu Delfin, hali OSIR, o modernizacji LZK mówiłem, no i skończenie oczywiście tutaj przedszkola numer 30. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o te propozycje, które zostały zawarte we wnioskach klubów radnych, chciałbym też o tym kilka słów wspomnieć. Oczywiście tutaj często padają pytania w zakresie powiedzmy większości, czy posiadamy większość, żeby przegłosować budżet. Więc ja krótko rzecz ujmując, drodzy Państwo, liczę przede wszystkim na taką większość zdroworozsądkową, ponieważ jak Państwo zauważą, w budżecie na 2017 rok znalazło się 15 wniosków klubu radnych PiS, mimo że jak Państwo wiedzą, współpracy z klubem takiej bezpośredniej koalicyjnej już od kilku miesięcy nie ma. Mimo wszystko staramy się uwzględniać wszystkie wnioski, może nie wszystkie wnioski, ale wnioski wszystkich klubów radnych, te, które oczywiście wpisują się w politykę miejską. I tak liczyliśmy, jeśli chodzi o klub PiS, 75% wniosków klubu PiS znalazło się w budżecie na 2017 rok. Również podobna sytuacja wygląda, jeśli chodzi o klub SLD, 70% i podobna sytuacja, jeśli chodzi o klub radnych Platformy Obywatelskiej, też między 70 a 80% wniosków znalazło się w budżecie na 2017 rok. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że do tego oczywiście także znalazły się wnioski, które zostały zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców miasta, czy też przez różnego rodzaju organizacje społeczne, a też i organizacje polityczne, które nie są reprezentowane w Radzie Miasta Włocławek. Na tym, drodzy Państwo, polega, że chciałbym oczywiście nie stworzyć tylko wrażenia, ale chciałbym tą politykę w ten sposób realizować, żeby
mieszkańcy mieli poczucie, że te inwestycje, które realizujemy, są po prostu inwestycjami proponowanymi nie tylko przez kluby polityczne, ale też i przez mieszkańców. Stąd też taką wielką wagę przywiązuję do budżetu obywatelskiego. W 2016 roku, jak Państwo pamiętają, 3,5 miliona złotych rozdaliśmy w ramach budżetu obywatelskiego. Z tego, co pamiętam, zostało zrealizowanych 11 chyba inwestycji, o 3 inwestycje więcej niż w 2015 roku. Na 2017 roku również te 3,5 miliona chcielibyśmy zostawić w ramach budżetu obywatelskiego. Być może będą korekty co do regulaminu tego budżetu obywatelskiego, bo takie też głosy słyszałem z klubów radnych, żeby ewentualnie ten regulamin modyfikować i troszeczkę inaczej dzielić te pieniądze, ale tak jak powiedziałem, jest to sprawa oczywiście sprawa otwarta, jeśli chodzi o budżet na 2017 rok. Tyle z naszej strony, jeśli mają Państwo jakieś pytania w temacie konferencji, rzecz jasna. To Panie Prezydencie, mam bardzo panie. Proszę. Wspomniał Pan o zdroworozsądkowym głosowaniu przy projekcie Pańskiego budżetu. Ta zasada wzajemności, że Pan daje jakąś gwarancję, że Pan zdroworozsądkowo te pieniądze wyda. Panie redaktorze, ja jestem kontrolowany przez tyle różnych instytucji krajowych i nie tylko, że taka gwarancja oczywiście zawsze jest. Zawsze te wydatki są poddawane oczywiście krytyce merytorycznej, ale też i formalno-prawnej. Także nie ma tutaj możliwości, żeby te wydatki gdzieś zostały skanalizowane na takie cele, które się na przykład mieszkańcom miasta nie podobają, nie mają akceptacji klubów radnych, bo przecież budżet, jak Pan doskonale wie, jest głosowany przez kluby radnych. W poniedziałek będzie dokładnie to samo i ten budżet musi zyskać akceptację radnych. Innej możliwości po prostu nie ma. Pani Małgosia Gosiewska, Gazeta. Moje pytanie? Oczywiście. Pani Małgosia Gosiewska. Będzie Pan zdroworozsądkowo tak jak zawsze wydawał? Tak jak zawsze. Dobrze. No to skoro tak jak zawsze, no to mamy wczorajszy przypadek ulicy Chmielnej, na której położył Pan asfaltowy dywanik, a okazało się, że instalacja jest złej jakości. A gdyby uruchomił Pan to obiecywane przez Pana kilka lat temu skanowanie, wiedziałby Pan... Panie redaktorze, ja wiem, że jest Pan wielkim zwolennikiem skanowania ulic, ale pan pozwoli, że to mieszkańcy miasta będą mnie oceniać, a nie dobrze, ale dziękuję gdyby, bardzo. Gdyby Pan skanował ulicę, wiedziałby Pan, że ta rura jest powyżej strefy zamarzania. Pani Małgosia Gosiewska, Gazeta Pomorska. Chciałam zapytać, czy w sprawie budżetu prowadzone są rozmowy z klubami? Bo to pytanie prowadzi do kolejnego. Jaka jest szansa na to, że ten budżet zostanie zaakceptowany przez Radę? Znaczy, panie redaktor, no dzisiaj mamy czwartek, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka jest szansa. Nie potrafię podać prawdopodobieństwa z jakąś tam dokładnością procentową, jaka jest szansa. Oczywiście, że takie konsultacje z radnymi są prowadzone. Ja rozmawiam ze wszystkimi radnymi. W ostatnim tygodniu spotkałem się z panem przewodniczącym, szefem PiS we Wrocławku, z przewodniczącym Jarosławem Chmielewskim. W ostatnich dniach także spotykałem się z klubem radnych Platformy Obywatelskiej, spotkałem się również z klubem radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rozmawiamy, staram się oczywiście przekonać. No, jestem człowiekiem odpowiedzialnym, dlatego też staram się przekonać radnych, nie mając nawet powiedzmy tej większości wymaganej do uchwalenia budżetu, żeby to była rzeczywiście taka koalicja zdroworozsądkowa, bo wszyscy mamy świadomość tego, że my zostaliśmy wybrani, drodzy Państwo, przez mieszkańców miasta. Ja na 4 lata, radni również na 4 lata, więc mi też zależy, żeby ten budżet po prostu był uchwalony. Dlatego też Państwu prezentuję tutaj te założenia do budżetu, które były składane również przez wszystkie kluby polityczne. Tutaj to nie jest budżet mój, autorski, Wojtkowskiego czy Platformy Obywatelskiej. To jest budżet wszystkich mieszkańców, wszystkich radnych, bez względu na podziały polityczne. Ja rozumiem, że te podziały polityczne istnieją, pewnie będzie dyskusja, ale powiem szczerze, no nie bardzo sobie potrafię wyobrazić, że budżet nie zostanie uchwalony i na przykład niektóre wydatki zostaną uruchomione na przykład w maju, kiedy rzeczywiście ten budżet miałby szansę być uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To wstrzymuje zarówno proces inwestycyjny, jak i wydatkowanie środków w niektórych programach
dla stowarzyszeń, dla stowarzyszeń sportowych, dla stowarzyszeń społecznych itd., itd. do maja, czyli 5 miesięcy, no 4 miesiące przynajmniej by nam wypadło z roku 2017 roku. Byłaby to sytuacja niezwykle trudna i ja też odwołuję się do odpowiedzialności nas wszystkich, radnych także, którzy przecież podejmują ostateczną decyzję. Maciej Kowalczyk, U4, bardzo proszę. U4, tak. Pytanie techniczne, panie prezydencie, no zapewne na najbliższej sesji będzie pan atakowany pewnie przez opozycję. Czy będzie pan na sesji Rady Miasta? No bo jest to między innymi jeden z zarzutów, że jakby no nie ma pana prezydenta na sesjach. Drodzy państwo, jestem zawsze. Jeśli mnie nie było, to w wyniku powiedzmy jakichś tam uzasadnionych przypadków. Także oczywiście, że będę, jestem do dyspozycji. Jeśli mnie nie ma akurat na sesji, to są moje zastępczynie, są dyrektorzy, także ja tutaj absolutnie nie widzę żadnego problemu. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Tak. Czy jest w projekcie budżetu budowa nowego siedziby budynku? Tak, jest. Oczywiście tak, jest zaplanowana. Tam były niewielkie pieniądze w 2016 roku. Chcemy, jak państwo wiedzą, ogłosiliśmy konkurs na projekt inwestorski. Ten konkurs nie został rozstrzygnięty. W związku z tym ja też staram się porozumieć ze starostwem powiatowym, bo chcielibyśmy tutaj przygotować wspólny projekt budynku zarówno miasta, jak i części starostwa powiatowego. Także jestem przekonany, że w 2017 roku ogłosimy przetarg na projekt i rozpoczniemy realizację tego zadania. W ramach oczywiście także i rewitalizacji miasta, bo nie ukrywam, że jest to bardzo ważny dla mnie element rewitalizacji miasta. Marek Wysiński, Radio PIK. Jeśli można. Panie prezydencie, wspomniał pan prezydent o tym, że spotkał się z szefem Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Proszę o skraju powiedzieć, czym to spotkanie się zakończyło? Jaka prognoza co do głosowania Prawa i Sprawiedliwości z tego spotkania płynie? Drugie moje pytanie, czy na temat projektu uchwały budżetowej wypowiedziały się poszczególne komisje Rady Miasta, a jeśli tak, jaka była komisji ocena projektu? Drodzy państwo, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, rzeczywiście spotkałem się z panem przewodniczącym Chmielewskim. Rozmawialiśmy krótko na temat budżetu. Powtarzam krótko z uwagi na to, że pan przewodniczący był jeszcze przed spotkaniem ze swoim klubem. Także nie potrafię panu odpowiedzieć, jaka będzie decyzja klubu radnych PiS co do budżetu na 2017 rok. Natomiast jeśli chodzi o opinię komisji, najczęściej była to opinia pozytywna. Co to znaczy najczęściej? Znaczy nie wszystkie komisje się wypowiadały pozytywnie, ale większość komisji oczywiście zakończyła się pozytywnym głosowaniem, jeśli chodzi o budżet 2017 roku. Komisja budżetu i rozwoju? Wypowiedziała się pozytywnie. Jeśli więc... Znaczy oczywiście przy dużej liczbie głosów wstrzymujących się, ale była decyzja pozytywna. Dotyczące procedur, niech pan prezydent nas łaskawie oświadczy. Marek Wysiński, ostatnie pytanie. Że rada nie przyjmie budżetu. Co wówczas? Co wówczas? Mamy, drodzy państwo, do 30 stycznia czas. Jeśli by się, załóżmy, zdarzyło, czego nie zakładam, że budżet nie zostanie przyjęty 16 stycznia, to oczywiście wtedy występujemy do Regionalnej Izby Obrachunkowej o akceptację tego budżetu. No i praktycznie do momentu ogłoszenia decyzji przez RIO pracujemy na tak zwanym prowizorium. No ale oczywiście to powoduje określone komplikacje, bo wielu zadań po prostu nie możemy w tym czasie realizować, które zostały zaplanowane na przykład na 2017 rok. Ostatnie pytanie, panie prezydencie, czy jest pan pewny tego, że RIO, gdy jednak pomimo sprzeciwu Rady zatwierdzi panu ten budżet, to nie okroi go o inwestycje? Drodzy państwo, najczęściej... Bo tak pan przed chwilą dwa razy powiedział. Najczęściej dzieje się tak, że Regionalna Izba Obrachunkowa oczywiście wydaje wcześniej opinię co do projektu budżetu i ta opinia jest pozytywna, jeśli chodzi o projekt budżetu na 2017 rok. I najczęściej Regionalna Izba Obrachunkowa przychyla się do tego projektu, który jest przedstawiany przez miasto. Zupełnie ostatnie pytanie, Grażyna Sobczak. Panie prezydencie, tutaj cały czas mówimy o tym, że budżet może zostać nieprzyjęty. Pewnie to nam nie grozi, ale czy nie spodziewa się pan, że tutaj radni SLD, radni PiS zupełnie przewrócą ten budżet, no może nie do góry nogami, ale będzie tam bardzo dużo poprawek. Co pan mówi? Drodzy państwo, no oczywiście trzeba się z tym liczyć. To jest dobre pytanie, bo ja założyłem, zresztą ja też się asekurowałem w pewien sposób i powiedziałem, że tutaj kwestia wydatków tych majątkowych, jak i wydatków bieżących oczywiście jeszcze może ulec zmianie, więc ja to też nie chciałbym artykułować w taki sposób zdecydowany i na twardo, że ten budżet, który dzisiaj państwu prezentuję,
reprezentuję, zostanie uchwalony. Zapewne tak będzie, ale nie ukrywam, że ja liczę na rozsądek radnych. Zresztą, drodzy Państwo, jeśli są pozycje w budżecie, które są to pomysły prorozwojowe, to oczywiście takie pomysły są zgłaszane wcześniej i najczęściej znajdujemy jakiś konsensus. A jeśli się pojawią jakieś propozycje związane jeszcze powiedzmy z takimi ostatnimi przemyśleniami, też jestem do dyspozycji i myślę, że tutaj zawsze znajdziemy zdrowy rozsądek. A też chcę też Państwu powiedzieć i zapowiedzieć, że z tego co mi wiadomo, pojawi się też propozycja na przykład finansowania zapłodnienia drogą in vitro i być może w 2017 roku będziemy przygotowywać taki program dla Włocławka. Aczkolwiek ja byłem, jak Państwo pamiętają, wstrzemięźliwy, jeśli o to chodzi, bo uważam, że tego typu programy powinny być realizowane i finansowane z budżetu miasta, ale jak wiadomo, w tej chwili budżetu państwa oczywiście, tak, przepraszam, z budżetu państwa, ale jak wiadomo, obecny rząd podjął inną decyzję i wiele samorządów takie uchwały podejmuje. Będziemy też rozmawiać we Włocławku o podjęciu takiej uchwały, tym bardziej, że jest potrzeba, bo ja mam w tej chwili wniosek jednej z partii politycznych. Są też takie wnioski niektórych stowarzyszeń społecznych, ale też i mieszkańców, którzy mnie o to bezpośrednio pytają, także zakładam, że w 2017 roku być może rozpoczniemy rozmowę nad przygotowaniem programu, a ewentualnie finansowanie takiego zadania moglibyśmy rozpocząć w 2018 roku. Czy pan tyle z naszej strony o opinię do stosownej instytucji nadzorującej w sprawie tego programu, co jest formalne? Tak, będę występował. Tak, będę występował, ponieważ jak Państwo wiedzą, procedura jest taka, że organizacje o charakterze politycznym nie mogą występować bezpośrednio. Ja jako organ samorządu terytorialnego mogę to zrobić, dlatego też wystąpię o taką opinię. Ja tylko chciałam zapytać, czy ten wniosek na razie na tej sesji, jeżeli chodzi o in vitro, nie będzie, nie stać? Nie. Ale słyszę, że niektóre kluby radnych zapowiadają, więc też już uprzedzam fakt.